Czy Rosja przygotowywała się dużo wcześniej? Wszyscy pamiętamy operację hybrydową na granicy polsko-białoruskiej, organizowaną przez rosyjsko-białoruskie służby, kiedy to byli przerzucani siłowo migranci szturmujący polską granicę, mający na celu destabilizację państwa polskiego, można powiedzieć, w przededniu geopolitycznym ataku Rosji na Ukrainę. Cel był bardzo prosty. Polska miała być rozkuśtana, zdestabilizowana, skłócona wewnętrznie, właśnie po to, żeby nie mogła wspierać Ukrainy, żeby nie mogła pomóc powstrzymać rosyjskiej armii, która chciała stanąć u polskiej granicy. To trzeba powiedzieć sobie wprost, tak? I wtedy proszę zauważyć, Parlament Europejski wbijał nam bardzo często nóż w plecy. Niestety również europosłowie opozycji dzisiejszej to robili. Przyłączali się do okupania Polski. Mało tego, posłowie przecież chociażby Koalicji Obywatelskiej jeździli na granicę, gdzie musieli być ganiani przez polskie wojsko funkcjonariuszy Straży Granicznej, bo przeszkadzali w im pracy i wpisywali się w rosyjski koncert propagandowy przeciwko państwu polskiemu. Także te wszystkie elementy zaczynają się układać w jedną taką jakby całość. I moim zdaniem na 100% tam będzie ślad rosyjski bardzo silny. A jeśli jest ślad rosyjski, to na pewno były to działania także celowo skierowane przeciwko Polsce.